Siemanko wszystkim z tej strony Aki i witam was w kolejnym odcinku z The Sims 4. Aki jak zwykle już jest głodna i jest już po pracy, bo jak wstała to miałam niby zacząć nagrywać jak wstanie, ale no wstała już jak, że była spóźniona do pracy, więc... zrób pranie, włóż do pralki i to wyczyść akurat. Jak zwykle jest dużo planów, ale wątpię, że cokolwiek się ziści, bo... Aki idzie do pracy. Tak, jutro. Dopiero w poniedziałek ma wolne, więc... Trzyma... Arun to jest ten... Tak, to jest ten sąsiad. Tak. Dobra. To jest jaka rzepa? To jest ta ziemna. A jak wezmę, rozmnożę tą z tą. A, to wyszło ten sam. Ale nieważne. Malowanie obrazów. Wstaw mi pranie, bo widzę, że już capi tam aż od tego prania. Tutaj też. Tak, jeszcze tamto i upiesz ubrania. Teraz tak, na biegu. Plakaty. Kule. Mam nadzieję, że się tym razem nie... nie będzie tak przycinała, jak będzie szła. Jak się ładnie ubrałaś. Dobra, biegnij, dajesz. Ogólnie nutkę chrypy można czasami usłyszeć w moim głosie, bo po sobie czuję, że mam taki chropowaty bardziej głos. Słyszę to. Więc przepraszam za to, ale wciąż. Ja niestety mam pecha z tym chorowaniem. A bardziej bycie przeziębionym. Tak. Sprzedamy wszystko, bo oczywiście nam to nie jest potrzebne. Do szczęścia. Zwłaszcza, że... Laleczki. Laleczki lubię zbierać, a tą resztę to taka jest... mech. Jest, bo jest. Teraz jest 19. Wiecie co? Ponieważ... Widziałam... reakcję na kotka. Że mówiłam. To robimy miejsce dla kocura. Czekajcie, kocury... Tu są jakieś rzeczy dla zwierząt. Tak. Bądź co bądź, to się przyda. Ona będzie miała kogo tyrtolić, jak będzie smutna. Tak, tu niech będzie. Potrzebujemy to. To jest ta, która trzeba przejść. Nie, to ja kupuję od razu tą droższą. Czy mam miejsce w łazience, żeby to postawić? Kuk, będziesz w salonie w takim miejscu, to musiał mieć. Nie mam miejsca w łazience, a nie chcę. Zaklinasz kotów. Jest jakaś różnica oprócz kolorów tego? Chamsko pójdę, kupię sobie tańszy, po co mi droższy. To zajmuje dwa i to zajmuje dwa. Tak naprawdę, tylko że ja chyba nie mam wolnej ściany takiej. Dobra. To pójdzie tutaj. Puchaty idzie. Dobra. Czy coś kotek potrzebuje jeszcze? Kiciuch może niby wszędzie spać, więc nie wiem, czy jest sens brania dla kiciucha. Może na steku niech pośpi, co? Dobra, wezmę mu, chociaż wątpię, że to się przyda. Dobra. Wiem, że to się nie różni, jakkolwiek jest obrócone, ale nie wiem, czemu chciałam sobie to obrócić. Dobra. Kiciucha zamówimy. Kupimy. Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Aki sobie maluje. Czy ty coś potrzebujesz, niuńka, teraz? Nie. Więc...
Róbmy tak, że ja ciebie od razu teraz już kciucha zamówimy. Można było na tym? Chyba nie i nie będę nawet w najmniej agenta. Okej. To idziemy tu. Rodzina i adoptuj. Kiciuch. Bierzemy kiciucha. Bo nie ukrywam, że w mieszkaniu jednak kiciuch jest wygodniejszy, tak? No tak jak... No bo myśmy rozsądnie weźmiemy najprędzej kociaka, to psiaka trzeba na dwór wynosić. Ups. Psiaka trzeba na dwór wynosić, to... Usunęłam sobie... Zamknęłam sobie przed chwilą to. Tak. Chciałam coś zrobić innego. Dobra, nie dotykam. Miałka, Goja, Bunia, Liczy, Bruno. Dobra, patrzymy co jest. Miałka. A czy ta nie jest wysterylizowana? Patrz. Kot trójkolorowy. Szkoda, że to jest już dorosła, bo jakby był mały szop, to bym z chęcią wzięła. No, kot singapurski. Bunia ma chyba takie największe oczy, no nie? To bierzemy Bunię. Czy ja to mogę... Nie, kontynuuję. Póki nie przyjdzie ten z... O, właśnie. A gdzie kiciuch? Baw się... Ostrożne powitanie. A do tamtego możesz być dupą. Zaproponuj przyjaźń. Daj przysmak. Czy ja mam jakiekolwiek jej? Nie, nie pokazuję mi jej ty. Ale dobra, stary adoptuje kitka, bo chce. To jest już mój kitek. Niech będzie Bunia i nasze nazwisko. Nie zmieniam imion. Jakby się urodziły mi kotki, to wtedy bym... najpierw napełnił miskę, a potem to. Czy teraz nas znasz jej cechy? I ustaw działanie co 6, co 3 godziny. Zaproponuj przyjaźń, pobaw się wędką dla kota. A jesteś zmęczona. Ale nie jest jeszcze późno, to jeszcze chwilę z kitkiem może się pobawić. No, widzisz. Mamy kiciucha, to już kiciuch jest. A zaraz, zaraz, zaraz. Dobra, nie, jeszcze nie idź spać. Włóż do suszarki. Wysusz. No, jest ciekawska. Naprawdę, popsuło się znowu. Byłam zafascynowana. Przepraszam, że byłam cicha, ale byłam zafascynowana kiciem. Naprawdę, znowu. Ty musisz podnieść te umiejętności majsterkowania i naprawić, żeby to się. Ten, ulepszy, że to się nie psuło. Umieram z głodu. Don, wybacz, idę do pracy za pół godziny. Ja pierdylam. Naprawdę, ona jakiegoś ma farta z tym. Odzyskaj... Aha, poszła do pracy. Dobra, widzimy się potem. Dobra, Aki wróciła. Niuńka spała, licząc cały pobyt tamtej w pracy. Ale bo... Jest, wyszło na to, jak spaliśmy w nocy, to, że Bunia jest leniwa. Oraz jest ciekawski ten. No, ona jest to bodajże poszukiwaczka przygód, czy jakoś tak ona ma te. Nie, nie ruszamy, Niuniasi. Jak coś znowu popsujesz, to tak. Jesteś spięta. Ze względu na to, że pada deszcz i praca. Ale no to pójdziesz pójdziesz zrobisz sobie kąpiel i tyle. No właśnie, bąbelki. Bąbelki zawsze pomogą.
towarzystw, zabawy masz niby. No to dobra, posurfujesz po kanałach. O nie, nie wstała. No sobie drepczę. Chciałam więcej tych interakcji z Nunią. Bawić się wędką, wskaźnikiem laserowym. No nie, może coś mi się znowu popsuło. Nie to, Boże, nie trafiłam w tego kota. A ma na ciebie przez chwilę taką wywalone miała. No. Pogłasz, podnieś. Poznajmy cię. Hej, to ja, może przyjść na. Chcesz? Pewnie. Nie, nie zabiorę. Pójdę. Albo dobra, z Donem. I że. O, Penny gdzieś mieszka, to super. Bo się już bałam, że na pustą działkę nas wyrzuci. Jest jubilatka. Pomysł. Otwórz grupę z naszej trójki. Jezu, masz to mieszkanko. No dobra. Przekaż te, poznaj, ożywiona rozmowa. Surfuj po kanałach razem, chociaż tak śmiesznie to wygląda, że kanapa jest tak blisko. Stara, ogólnie ci nic nie chcę mówić, nie? Ale zjadłabym coś. Twoja kucharka mogłaby coś ugotować. Czy ja mam coś w ogóle, żebym ci mogła dać? Licząc żab. No sorry, ale nie każdy lubi żaby. Wręcz prezent. O Simoleonem ci mogę. Masz tak stówę. To jest prezent urodzinowy. Stola dla mnie. Weź kawałek ten. Daj jej prezent. Nie wiem, czy jej się spodoba, ale. Ożywiona rozmowa z Donem. Żejdź, jesteśmy na wysoko w miarę. Aha, na łóżku jemy. Spoko. A bo ona tu ma swojego jeszcze gościa, nie? Dobra, ale. No dobra, jeszcze impreza trwa, to nie będę uciekać od niej. Pochwal szczerze Dona. Kurde, zapomniałam wprowadzić też ludzi. Ostatnio miałam tyle na głowie, że zapomniałam to zrobić. Co tam jeszcze się tutaj działo? Zapytaj, jak dzień mu minął. Bo chyba nie mamy takiego innego faceta na razie, żeby mogła się. Sławomir jeszcze jest. Bo Genji to chyba nie. No nie. No na razie z facetów, jakich znamy, to. No sorry. Chamsko cię określę, ale Hadobar nie chce. Dotyczące. Narzekaj na deszcz. Ja nie znoszę deszczu. I burzy z piorunami. Powiedz mu to o tym. Dobra, Niuńka, ale ja teraz to muszę już uciekać z twojego tego przyjęcia. Dobra, jesteśmy w domu. Aki musi do toalety, musi się ten. Zaproponuj przyjaźń znowu, niech będzie. Skorzystaj. I pójdziesz spać po prostu. A my widzimy się rano. No dobra, jest rano. Aki już zajada sobie śniadanie. A tutaj wybiło nam noc szaleń. Darmowe jedzenie i napoje. Miejscowi przedsiębiorcy chcą oddać cześć. O kurde, to po prostu można iść z ekipą. Do restauracji. I chamsko, tak powiem, nawpierdylać się, ile wlezie. A Niunia jest. Uwielbiam leniwe kotki. Ona sobie wiecznie śpi. Jak my idziemy spać, to ona sobie śpi. Nie malowałam w ogóle obrazu, no ale dobra. Galeria sztuki. Dzisiaj tak już nie zdążysz nic umalować. Co ja mam teraz. Ostatnio często co coś mówię, to daje szy. Nie wiem czemu.
Klasyczny. Zacznij tylko, bo i tak wiem, że go nie skończysz. Właśnie, termostat. Nie wiem, czy nie jest za gorąco. Nie, jest tak okej, okay, więc. Minka, ogólnie na siłownię pójdziemy. Co ty na to? Dzisiaj jest piątek, więc nie ma jeszcze dla nas poczty. Dla nas poczta. O, co za ładny obraz! Ej, ten jest ładny. O, akurat Niuńka wstała. Gdzie Niunia poszłaś? Albo nam się jedzenie popsuło. Dobra, jesteśmy po pracy. Pusta miska. Ponieważ mamy sporo tego. Niunia się śpi, to i nie będę budzić. Ale byśmy mogli wyjść do tego miasta. Bo skoro jest darmowe, to ja dodałam tutaj bodajże. I tu jest dziś restauracja. Tak. Pójdziemy i weźmiemy Dona, Jade, Penny, Sławomira może? Nie, idźmy w czwórkę, tak. Albo w trójkę, jedziemy. O Boże, pada, deszcz jest i one są niezachwycone. Super. Dobra. Ale jesteśmy na miejscu, jak widać. Chciałabym. Tu jest na dwójkę, tu jest na czwórkę, tu jest na trójkę. Fajnie byłoby, jakbyśmy ten dostali, ale chciałabym, żebyście weszli do środka. Tak, bo zaraz będziecie mieć, że jesteście całe mokre. To ja poproszę ten stolik. Są trzy miejsca idealnie. Czemu musi być taka pogoda? No usiądź. Co? Nie mogę? To wale was, tu idziemy do dużego. To mam pomysł. Zrezygnuj ze stolika. I idziemy do tego. Bo... Sorry, ale... O kurde, ale piorun gdzieś się rąbnął. Ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, że można dostać supermocy, o ile dobrze pamiętam. Coś tam było z tą akcją całą. No dobra, i teraz tak, zamów do stolika. Bo ja jestem akurat głodna, to nam to akurat... Si. I teraz tak, co by tu zamówić? Główne dania. Wezmę dla wszystkich. Albo nie. Wezmę mięso. Będę chamska i typowo mięcho poszukam. Ale mało mam tu mięs. Widzę, że. Ja nie pamiętam, czy ja wybierałam. Tutaj. Ale chyba nie wybierałam za bardzo jedzenia. Bo zazwyczaj staram się dużo tego, żeby było spory wybór. Strąga? Bo nic innego nie widzę? Weźmy pstrąga dla nich wszystkich. I jakieś pićku, no to pićku dajmy. Białe wino to mniej. Niech się narąbią. O, ktoś oberwał. Oj, tak śmiesznie dygocze od nich tym prądem. On ten też oberwał. No super, gdy będzie gotowe. Aha, tu kolejna jest osoba. Ja się będę bała stąd wyjść. O, kto tutaj wszedł? Pokaż się. Wyglądasz tak, jakbyś brwi stary nie miał. No, naprawdę. Jakby brwi nie miał. A to jest nastolatek i już jakaś gwiazda. Wschodząca gwiazda. No, to jeszcze nie dla nas. No. Ja tutaj w takim razie przyjdę.
potem i poustawiam te meble, żeby oni mogli normalnie siedzieć w nich. Może zapytaj o zawód. Tak, Penny całkiem zignorowaliśmy. Boże, jak strasznie to wygląda. A bo to są landgrabowie. No dobra. Dostaniemy my to jedzenie, czy nie? W końcu? Ty. Salim. Albo ktoś inny przyniesie ktoś nam jedzenie? No właśnie. Nasze danie niestety zostało, wylądowało na ziemi i tak mi ciekawi, czy my dostaniemy inne. O, jednak przyniesiono nam coś. Wow, dobra, jest jedzenie. Viva Desu, Stibu Plebo, Subao Gaunim. Wiesz, że ona koło ciebie siedzi. No ale zjemy, wrócę się do domu, bo jakby to nieco szybciej. Ta, jaka smutno. Zbity pies siedzi. I takie nagle Penny spojrzenie w stronę jej. Dobra. Nie mogę zapłacić, więc wyrąbane dziewczyny. Twoje zamówienie na pewno chcesz je anulować. Tak, bo już przynieśli mi je. Więc idę do domu. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa. Kiciu. Bunia taka sama tu siedziała. No tak, siemanko, przywita się. Pogłasz. Patrzcie, Bunia zmieniła wiekę grupę wiekową. Z małego to już dorosła kotka. Pokaż się, niuńka. O, ale taki wytrzesz trochę z ciebie jest. Akurat no, no jaki już wstaje, więc już nawet już nie muszę jej budzić. I ale tak myślę, może drugiego kotka wziąć. Mamy Buni jeszcze jednego tak kota wziąć. No, już otworzył się stragan. Zamów jedzenie. Nie, nie zamawiamy nic. Potem skorzystać z toalety. Co tam jeszcze jest takiego? A dobra, robimy to. Będziemy mieć większą rodzinkę. Aki nie będzie się nudzić. I Bunia nie będzie sama co siedziała. I teraz tak, kto tu jest taki? Ami, Mati, Debbie, Brandy. Dorosły samiec. Jaki ubrany. Manx. Tina, Ami. Ma te oczka różne. Myślałam, że shop byłby. Ale nie ma shopa. To idziemy teraz bardziej puchatego kocura. O! Pan jest fajny. Przyjemnością pana poznam. Nie patrz się na telefon ani na to. Proszę cię, przywitaj się. I potem przywitaj się z kotkiem. Jaki kiciu. Jak się słodko bawi. I teraz tak, działania. I adoptuj kociucha. Kiciucha. Nie. Ja wiem, że się nie spodoba, ale masz go adoptować.
Tak, adoptujemy. I zostaje Ami. Ale dobra, moi kochani, muszę zapauzować, bo nie chcę, żeby szła do pracy. A jest już czas, żeby kończyć ten odcinek, więc dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do... Znowu to robię. Znowu za szybko mówię i się zacinam. Zachęcam do wpadnięcia na moje social media, na Instagrama oraz na twoje strony na Facebooku, do komentowania oraz łapkowania filmu, a co najważniejsze, do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, no i hej!